Zwiększamy możliwości przewozowe krakowskiej komunikacji. No, dwukrotnie mobilizm zwiększa swoją przepustowość. Oczywiście to się wiąże też z kosztami dla miasta, ale cieszę się, że rozwijamy te możliwości przewozowe, transportowe, ponieważ no, wiemy, że to, co krakowianom najbardziej i krakowiankom doskwiera, to korki z jednej strony, to brak miejsc parkingowych, to hałas, to jeszcze cały czas niewystarczająca jakość powietrza. W związku z tym no, zwiększone możliwości naszego transportu publicznego, zarówno MPK, jak i Mobilisa, służą temu, by wszystkie te deficyty, by wszystkie te wady eliminować. Będzie trochę nowych linii, będzie trochę przedłużeń, ale to oczywiście będzie się też kształtowało w trakcie, w zależności od potrzeb mieszkańców. My oczywiście dbamy o nasze przedsiębiorstwo, o nasze MPK, bo ono jest nasze miejskie. Tutaj Mobilis dalej ma dużo mniejszy udział, więc na pewno nie skanibalizuje MPK i MPK nie powinno się martwić. Dobrze, że jest dwóch przewoźników, z obydwoma bardzo dobrze się współpracuje, w związku z tym myślę, że to tylko wpłynie pozytywnie na jakość usług, które dostarczamy klientom. Z Robertem Makowiczem przejechaliśmy się już komunikacją miejską, nagrywał nam filmik o tym, że będzie właśnie zapowiadać, więc bardzo się cieszę, że ktoś na ten pomysł wpadł, ale nie przyznaję się do niego. Znaczy nie do Roberta Makowicza, tylko do pomysłu. Proszę przygotować bilety do kontroli. Lesisko. Potrzeby rosną, miasto się rozwija z każdym tygodniem, z każdym miesiącem i tak naprawdę tutaj trochę tak wypełniamy te potrzeby, które już były zgłaszane od dawna. No, linia na Żabiniec to już można powiedzieć taki klasyk, ale też tutaj Górka Narodowa. No, w momencie otwarcia tego terminala była tu jedna linia miejska, która dojeżdżała. Za chwilę będą 3-4, mam nadzieję, że i więcej, bo przestrzeń jest, infrastruktura już jest. Tramwaje do centrum, w kierunku centrum odjeżdżają. Chcemy, żeby teraz właśnie linie autobusowe również. No i zwiększenie tej pracy przewozowej otwiera nam takie możliwości. Cieszymy się również z tych małych autobusów, bo tego brakowało trochę. I takie połączenia, czy Żabiniec, czy połączenia, o które wnioskowali od lat mieszkańcy z Mydlnik w kierunku Woli Ustowskiej. No faktycznie, co tu mówić? No na logikę rzecz biorąc, jechanie z Woli z Mydlnik, prawda, z rejonu ulicy Balickiej na Woli Ustowską przez Aleję, no nie było zbyt atrakcyjne. I wreszcie nie będzie trzeba tak robić, więc dzięki tym małym pojazdom pojawimy się ta usługa komunikacji miejskiej w nowych obszarach miasta. Zliczarki w drzwiach będą online'owe. Będziemy wiedzieć na bieżąco, ilu pasażerów wsiada, wysiada. Systemy pokładowe, kamery będą jak najdokładniejsze po to, żeby można było weryfikować, czy też ich używać do różnych napędzi. Wszystkie GPS-y, wszystkie te techniczne nowości, które dzisiaj są obecne na rynku, staraliśmy się, żeby te pojazdy zawierały, żeby system informacji pasażerskiej był jak najbardziej ergonomiczny, żeby był przejrzysty, żeby był jednolity, żeby ten standard no, wypełniał oczekiwania mieszkańców i pasażerów. Więc myślę, że to jest gdzieś taki też game changer plus, tak jak mówiłem o tych małych autobusach, no to jest otwarcie się zupełnie na nowe ulice. Zmieniam zdanie, game changerem jest to, że Robert Makowicz zgodził się na zapytanie. Mieliśmy przed chwilą przykład, jak można powiedzieć w piękny sposób park and ride. Nie jestem w stanie tego na pewno powtórzyć, ale myślę, że to wywoła... Jeździmy codziennie rano do pracy, do szkoły, szczególnie teraz, jak przestanie słońce świecić, jest trochę takiego, widać w pasażerach, troski i smutku, że trzeba wstać i jechać. Więc jak usłyszą, myślę, zapowiedź kolejnego przystanku, to jednak ten uśmiech się pojawi. Uśmiech osoby, która jest tak związana z Krakowem i kocha to miasto, że nie było w ogóle innej opcji, żeby zaprosić do współpracy. Bardzo się cieszymy, że zgodził się przyjąć to zaproszenie. I to też będzie nas wyróżniało, mam wrażenie, w sensie nie będzie takie tradycyjne, tylko takie nowoczesne, smaczne i to faktycznie będzie fajna, mam nadzieję, sprawa.